Czy mogłaby Pani nam coś więcej powiedzieć na temat kampanii Wyprostuj Spojrzenie? Kampania Wyprostuj Spojrzenie została zainicjowana przez Fundację Nie Widać Po Mnie i Fundację Abi Bohater, aby zwrócić uwagę na konieczność mówienia o tym, w jaki sposób mogą czuć się osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne czy mające choroby neurodegeneracyjne mózgu, takie jak na przykład padaczka. I w naszej kampanii, na przykładzie choroby depresji, schizofrenii i padaczki, zapytaliśmy społeczeństwo, w jaki sposób podchodzi do osób ze swojego otoczenia, które mogą chorować na jedną z tych chorób. I bardzo zaniepokoiły nas wyniki mówiące o tym, że niemal 30% ankietowanych było świadkiem bądź sami doświadczyli przemocy w wyniku tego, że są chorzy bądź mają zaburzenia. To tylko pokazuje, jak wiele przed nami jeszcze jest nadal do zrobienia, abyśmy przestali społecznie źle zachowywać się wobec osób z innymi potrzebami, osób, które mają zaburzenia psychiczne. To tylko pokazuje, jak bardzo też nie rozumiemy jednostek chorobowych, które mogą nas dotyczyć. I to są też działania, które w ramach kampanii, właśnie działania edukacyjne, będziemy podejmować. Pani profesor Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, powiedziała, że mamy poważny problem właśnie w naszym społeczeństwie, jeśli chodzi o edukację, zwłaszcza młodych ludzi, dotyczącą chorób mózgu. Czy ma Pani podobne zdanie i co możemy zrobić, żeby jeszcze tę edukację, oprócz Waszej akcji oczywiście, zrobić? Rzeczywiście z tą edukacją zdrowotną bywało dość ciężko do tej pory, bo programy nauczania są dość mocno przeładowane, nie ma tam miejsca, przynajmniej nie było do tej pory, żeby tą edukację włożyć w jakieś rozsądne ramy i żeby też znowu nasze dzieci i młodzież nie czuły, że muszą czegoś się nauczyć po to, aby zdać egzamin. Mam nadzieję, że nowy przedmiot, który od przyszłego roku szkolnego wchodzi, edukacja zdrowotna, będzie odpowiedzią, chociaż częściową, na tematy związane z edukacją zdrowotną, ale to, co my powinniśmy też zmienić, że to nie tylko szkoła odpowiada za edukację, to jest nasze codzienne życie. To są wszystkie kwestie, które możemy z dzieckiem czy z młodzieżą omówić w domu. Jakby czym skorupka za młodu nasiąknie, więc jeżeli będziemy edukować dzieci, nie będziemy w nich wkładać tej stygmatyzacji innych osób, tego oceniania, tego wydawania osądów, czy w ogóle złego podejścia, bycia nieżyczliwym wobec siebie, to na pewno nawet najlepsze zajęcia w szkole nie pomogą, jeżeli po prostu te dzieci nie nauczą się empatii. Czyli wszystko zaczyna się w domu. Tak.